śledźmy taki filmik dedykowany dla Laury. Dopiero teraz wiem, co straciłem, jak cię nie ma. No tak, tak to jest. Jak było w tym takim wierszu, był taki wiersz chyba. Litwo, ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie. Ten tylko się dowie, ile cię trzeba cenić, kto cię stracił. Jakoś tak to szło, nie? No, to w twoim przypadku jest tak dość podobnie. Jesteś taką super osobą. Miałeś to takie... No chemii nie było, to jest może fakt. Ale strasznie lubiłem z tobą czas spędzać. Też, no nie zawsze, że chyba dość fajnie się robi. Z mojej strony było głupio to, strasznie głupio. Co więcej, tak nie postąpię. Było bardzo głupie to, że pisałem z innymi, nawet przy twojej obecności. No i to... Zabawiałem się zwyczajnie jak arszloch. No, przepraszam, tak przenazwać. Za to jest mi bardzo przykro i bardzo głupio też się z tym czuję. Więc tutaj też Karinka też jest, twoja BFF. Myślę, że jeszcze jesteśmy BFF. Ty dla mnie no ją zawsze będziesz. Posklecałam te filmiki, ten materiał, co mam jeszcze, co jeszcze nie nagrywaliśmy na YouTube, było to tylko z głupot nagrane, jeszcze starym telefonem, co jest jakość prehistorycznie kiepska. Ale posklecałam to, myślę, że nie będziesz mieć z tym problemu, bo wtedy jak rozmawiałyśmy, no to powiedziałaś, że mogę to wszędzie używać, a teraz to właśnie chcę to użyć, bo na przykład rozmawiałam z tobą rok temu, powiedziałaś mi, że potrzebujesz czasu trochę dla siebie, więc dałam ci ten czas, no i powiedziałaś, że nie będziecie w ogóle nigdzie ani telefonów, ani ten, że ogólnie zmykasz, ale nie myślałam, że to będzie na tak długo, nie? Już teraz rok czasu minął, no i dalej nie ma znaku życia, więc trochę się martwimy i chciałabym, że jakbyś to widziała, to może ci się zrobi tak ciepło na sercu czy coś takiego i o, oni się martwią i ty mi w końcu się odezwiesz, więc no, nas nie jest trudno, żeby nas znaleźć. Ja co to zapraszam, no bo bardzo nam jest ciebie brak i chcielibyśmy znowu z tobą mieć jakiś kontakt, żeby wiedzieć w ogóle, co się z tobą dzieje i tak dalej. No zwyczajnie się po prostu martwimy. Jak nie chcesz z nami mieć nic, to daj to znać, daj jakiś znak o sobie, że wiecie co, przepraszam, nie chcę z wami mieć nic, no i jesteśmy dalej twoimi przyjaciółmi, zawsze z tobą. Na nas uważam, zawsze możesz liczyć, nie? A i przez to też się martwię i przez to też taki filmik teraz robimy, żeby jak ktoś, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, co się z no, koleżanką, przyjaciółką Larą dzieje, to bardzo bym był wdzięczny, jakby ktoś powiedział. Najlepiej jakby ona sama, jak ten filmik zobaczy, niech się odezwie po prostu. Niech napisze zwyczajnie, wiecie co, przepraszam, nie chcę z wami mieć już nic. Zrozumie, okej, ale tak nie ma, totalnie, zero. Nie wiem, czy ci dobrze jest, czy nie, czy jak, czy co, czy ci w jakiś sposób pomóc mogę. Totalnie nic nie wiem i ta niewiedza strasznie mnie rozsunęła. Jeszcze byśmy się rozstali w kłótni, ale na przykład nic takiego nie było. Tylko powiedziałaś, że potrzebujesz trochę czasu dla siebie, więc okej, dobrze, każdy rozumie, każdy niekiedy chce. To jest coś w rodzaju takiej medytacji, zamykam się, odsuwam, ale to trochę, no już trochę za długo to wszystko trwa, że zwyczajnie się martwimy, co się tam w końcu wydarzyło. Dokładnie. Proszę, jakbyś miała, odezwij się. Proszę, proszę. No, prosimy. Prosimy bardzo. O jakiś, w ogóle jakiś kontakt, że żyjesz, że jest ci dobrze, albo dokładnie. Może już jesteś teraz, wyszłaś za mąż, czy co, no, nic nie wiemy, nie? Jakbyś ktoś, wiecie, coś wiedział, nie wiem, jakaś przyjaciółka, siostra, kolega, przyjaciel od niej. Proszę dać w jakiś sposób znać. Z góry dziękujemy bardzo. No, z Laurą jesteś bardzo super, naprawdę jesteś moją BFF. Miałam różne koleżanki, nadal mam różne koleżanki, ale żadna nie jest taka jak ty. Były takie różne wygłupy, były to, że czułam, że jesteś jakby taka bratnia dusza i nie wiem, specjalne jakieś takie łączenie, coś tam było, że coś specjalnego, naprawdę. Myślę, że też tak czułaś, no i dlatego proszę jakiś kontakt. Proszę, mi nadal ciebie cały czas brakuje. No i tak. Poczuję to po prostu. Widać po nim.
widać po nim, że mu ciebie brakuje. Zachował się wtedy, on jeszcze nie był, tak ja to oceniam, jeszcze nie był to, co się wszystko wydarzyło i bał się otworzyć, nie chciał się przyznać, że dobra, teraz mam dziewczynę, ale trochę już z tego wyrosł. Tak mi się wydaje. Że już by teraz inaczej się zachował, bardziej jak facet, a nie jak dzieciak. No to może tyle, co? Chyba wsio. Nie ma jak co? Zapraszamy. Powiedz coś, odezwij się. Proszę. No. Hi everyone! We're going to the trip with the trampoline. Tu jest moja ukochana Karina. Z moim niedoszłym mężem już byłem, niedoszłym i... Ale ukochana szwagierka. Dawaj trampa i jedziemy mega zabytkowym. Stefciu, jak to się nazywa ta autko? Garbus. Garbus. Jest to oryginalny garbus. W pełni, ile tam? 80% jest oryginalne, prawda? 100% oryginalne, także całkowicie zabytkowym autkiem. Także jak widzicie, rodzeństwo Koch rządzi. Pokaż, co pokazujesz ludziom. Dokładnie. Chciałam zaznaczyć, że Karina od 2016 roku, czyli ile lat już to trwa, jej fascynacja. 5 prawie lat. Także z pozdrowieniami dla wszystkich hejterów. Opłacana z kampanii prezydenckiej USA. Całą masę materiałów ma w treściach, o treściach wyborczych. Także chętnych ludzi, którzy by chcieli zasięgnąć informacji u źródła co do jej zafascynowania Trumpem i dlaczego to robi, to zapraszam bezpośrednio na jej profil, a nie na po prostu pisanie na różnych jakichś głupich grupach, tylko ona wam udzieli informacji, jaką ma pracę, gdzie pracuje, z kim się pieprzy, jak. Ze mną się nie chce pieprzyć, no ale ja chcę. To jeszcze przyjdzie, jeszcze to zrobimy. Dokładnie. Jeśli już, to ja będę pierwszą kobietą, którą zerżnie, bo innej nie dopuszczę. I teraz widzicie piękne po prostu widoki jeszcze w takie jesienne, no już zimowe, ale po prostu jest rewelacja. Tylko wymarły tu wszystko na tych wiochach, nie ma komu Trumpa pokazywać. Ale w naszych serduszkach jest gorąco. I generalnie wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy, całujemy, ściskamy i mamy nadzieję, że macie też tak piękny dzień jak my. Kurwa, zamknij to okno, bo zima. Mam jest lepszy. I rozpierdoli ten... Rozpierdoli pod wodami. Karinka, która w drodze z Katowic do Krakowa wszystkich namawia do głosowania Trump 2020. Stara łupa.
Stefcio prowadzi. I szuka dziewczyn z Roxy. Jeśli któraś poszukuje reklamy, to jest chętny. Ma dużo przestrzeni na banery. Awans!